Kryptomaniacy, update z rynku. Tuż przed weekendem nie dzieje się dobrze. Znowu schodzimy na dół do tej 200 EMA, czyli 200 średniej kroczącej. No również na 54 tysiące jest silny support. Mam nadzieję, że go utrzymamy i że później będzie w porządku, dobrze. Jeżeli niestety przebijemy się przez 54 tysiące w dół, to może być nieciekawie. Weekend przed nami, więc będziemy zerkać na rynek, jak coś to reagować. No dopóki jesteśmy powyżej 54, to jesteśmy bezpieczni. Niestety poniżej 54 może być nieciekawie. Jeśli chodzi o tokeny, które dały najwięcej zarobić swoim inwestorom. Oczywiście numer jeden AXI, Ethereum. Drugie jest AXI. Później mamy DYDX, PancakeSwap, Avalanche, MakerDAO, Filecoin, Yearn, ENS i Trader Joe. ENS słyszeliśmy wcześniej, ale niestety nie wiedzieliśmy. Nie zdecydowaliśmy się kupować, bo to nie wiadomo co to było. Teraz się robi coraz bardziej popularny. Także taka ciekawa informacja. Stop ICO na Telegramie. A oczywiście wracamy do Engine Startera i cofamy co powiedzieliśmy. Bo co prawda alokacje są malusieńkie, ale ilość projektów i jakość projektów powala. Po prostu powala. Jeśli sobie zobaczycie, ile projektów oni dodali chyba z 10 nowych projektów na grudzień, nie? Jest masakra. Tego tutaj niestety nie widać, nie wiem czemu. Są tylko skończone projekty, no ale jak zobaczycie sobie na komputerze, to jest super. Jest tutaj jakieś... Nie ma, nie pokazują. Szkoda, chyba że to pokażą. O, będzie. Mamy, patrzcie, raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ten się dzisiaj skończył. Dzisiaj były 2. 8 nowych projektów do połowy grudnia. I to wszystko mamy gwarantowane alokacje, jeżeli macie odpowiednią ilość tokenów. No wydaje mi się, że chyba się jednak opłaca trzymać tego Engine Startera. Zwłaszcza, że jeżeli zobaczycie na inwestorów w te gierki, to zawsze jest jakiś AAA inwestor, co najmniej jeden. Czyli te gierki są naprawdę dobre. No ale to widać po inwestorach w Engine Startera, że oni się nie bawią, oni są poważnymi graczami i wiedzą co robią. Miłego weekendu, oby BTC wytrzymało 54K.